Do zobaczenia, Blob Muin. Spóźniłeś się, królu. Gdzie one są? Nie mam pojęcia. Mów albo... Nie bądź śmieszny. I tak nie wypuścisz mnie żywego. Wiedźmin Jasnowic! Umiesz robić mieczem. W końcu znalazłem godnego przeciwnika. Wygrałeś bitwę, ale wojnę przegrałeś. Miasto jest w moich rękach. A ty jesteś w moich. Dla dobra temerskiej korony Vernon Roche nie cofa się przed niczym. Jeśli trzeba, staje się mordercą lub wymaga tego od innych. Bernard Loredo przynosił światu tylko pogardę, cierpienie. Dlatego pomogłem Roche'owi, związałem się z jego ludźmi. I stanąłem przed kolejnym wyborem. Zabić komendanta zabitej dechami faktorii to co innego niż zabić króla. Nawet jeśli obaj są mordercami i gwałcicielami. Vernon Roche, temerski kogucik w niebieskie paski. Co mi zrobisz? Wiesz, co cię czeka. Nie zabijecie mnie. Nie odważycie się. Jestem królem Kedwen, a niedługo i Dolnej Marchi. Beze mnie północ nie przetrwa. Zwyciężyłem! Wiecie, dlaczego tak się śpieszyłem z bitwą? Wiecie? Musiałem zdążyć przed Loch Muin. Gra na czas. Załatwmy go. Czekaj. Mów, królu. Co się wydarzy w Loch Muin? Nowy porządek świata. Nowe granice. Wszystko się zmieni. Będą tam wszyscy władcy północy, królowie i książęta. Znacie to stare powiedzenie. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Czarodzieje zostali zaproszeni? To ich pomysł. Chcą wskrzesić Radę i Kapitułę. Chcą odzyskać swoje prawa i przywileje. Miejsce w społeczeństwie, to bzdury jakieś. Wykiwałem ich wszystkich. To ja będę dyktował traktaty. Ja pokażę, gdzie jest ich miejsce. Kazałeś zabić moich ludzi. Oczywiście. A co wy robicie ze szpiegami w Temerii? Rozdajecie im nagrody? Nikt z powieszonych nie należał do spisku. Tylko ja. Znasz takie powiedzenie? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Twoje łotrostwo sięga chmur. Co nazywasz łotrostwem? To, że dzięki mnie Kedwen jest silniejsze niż kiedykolwiek przedtem?
Jesteś głupi. Jestem ostatnim władcą północy, z którym Nilfgaard musi się liczyć i będzie się liczył. Wiedźminie, przemów mu do rozsądku. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Zostawiam was samych. Boisz się? Nie! Wiedźminie, nie po to zdejmowałeś ze mnie klątwę, żebyś miał pozwolić mnie zamordować! Nie znasz się na klątwach. Pośpiesz się. Jestem Henselt z Ardkaraik, ostatni z rodu jednorożca. Nie będę przed tobą skomlał. Spójrz mi w oczy. No dalej, mści się. Pchła pogryzła lwa. Henselt? Tylko my wiemy o tym, co się tu wydarzyło. My i Henselt. Zapomnijmy o tym. Ja już zapomniałem. Sheila teleportowała się do Loch Muin. Gdzie Sheila, tam i Leto? Mordercy ciągną na pokojowe obrady. Nie może nas tam zabraknąć. Sheila de Tancarville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicia nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Loch Muin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Loch Muin, mistrzu Jaskrze? Cóż, wasz sługa i kronikarz musiał uchodzić z Doliny Pontaru. Swe bohaterskie wystąpienie przeciwko królowi Henseltowi mógł bowiem przypłacić życiem. A grzechem wobec sztuki byłoby dać się pokornie życia pozbawić i pozwolić relacji tych niezwykłych wydarzeń zginąć na zawsze. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Loch Muin swojego serdecznego przyjaciela Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką? Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. Poseł od Radowida był? Tak jest. I co powiedział? Temeria się nie utrzyma. Królestwo zostanie podzielone. Szlachta w niezgodzie, konetabl Natali straci grunt pod nogami. Stary wierny Natalis dostanie kopa w żyć? To było do przewidzenia. Byli o krok od dogadania się, ale bez córki Foltesta nic z tego nie wyszło. No właśnie. Kwatera gotowa? Mamy mały problem. Zobaczmy, o co chodzi. Zaraz, tu nie ma drzwi. Nie możemy jej zamknąć w celi bez drzwi. Wiem, durniu. Odsuń się. Wujek Detmold wyczaruje ci malutki domeczek. Versailles Anemo.
oddamy cię temu wstrętnemu Natalisowi. Uprzątnijcie tu trochę. Jesteśmy w Lokmuina, a nie w chlewie. Pieprzysz, Geralt. Marszałek Graupenek to był wredny fiut. Ale to były też inne czasy. Kazał wymordować wszystkie elfy w Lokmuin. Jorved i mu podobni wycierają sobie tym gęby od lat. Podczas wojny podejmuje się różne decyzje. Po prostu. Graupenek miał z pewnością straszne wyrzuty sumienia. Znowu pieprzysz. Powiedziałem, że to fiut. Bronisz and Seed? Też mają krew na rękach. Wrany odeszły, musieliśmy ratować źródło mocy. Zachowaliśmy miasto pomnik. Elfie pierdolenie. W pobliskich jaskiniach znaleziono setki jaszczurzych kości ze śladami po mieczach. Zresztą, myśl sobie co chcesz. Mnie interesują tylko obecni mieszkańcy tego miasta. Czemu mi się wydaje, że zrobisz coś bardzo głupiego, kiedy tam dotrzemy? Przede wszystkim znajdę tam lek na moje cierpienie. Detmold był tylko narzędziem w ręku Henselta. Detmold to parszywy morderca, a Henselt był królem. Zabiłem go. Do końca nie wierzył, że się odważę. Ja też nie. Nie rozmawiajmy o tym nigdy więcej. Nie mam pojęcia, czy zdołam wymazać tamte obrazy z pamięci. Pamiętaj tylko, zemsta na Detmoldzie niczego nie zmieni. Zmieni. Duchy moich ludzi wypiją moje zdrowie. Rycerze zakonni. Zakonu płonącej róży spodziewałbym się wszędzie, tylko nie tutaj. Po utracie wpływów w Temerii związali się z Radovidem. Lepiej, żebyś nie pokazywał im się na oczy. Z tymi dewotami nigdy nic nie wiadomo. Nie przejmuj się zakonnikami. Nie tak dawno ratowałem ich tyłki. Chyba o tym nie zapomnieli. Wtedy jeszcze nie byłeś posądzony o królobójstwo. Tutaj wszystko może się wydarzyć. Przynajmniej poręczę za ciebie. Gdybyśmy się rozdzielili, spotkamy się na głównym placu. W porządku. Stać! Kim jesteście? Vernon Roche i Geralt z Rivii w służbie Temerii. Zabójca Foltesta w służbie Temerii? Zabójca Foltesta jest w Lokmuin. Wiedźmin pomoże mi w jego pojmaniu. Jest z wami Siegfried? A jakże, jest. No to pewnie będzie chciał ze mną się zobaczyć. A czemuż to? Bo stał się wielkim mistrzem dzięki mnie? W takim razie wchodźcie! Radovid najwyraźniej nie wierzy w pokojowe zakończenie pokojowych obrad. Jedno jest pewne. W tym mieście nikomu nie można ufać. Nigdy nikomu nie można ufać. Geralt z Rivii. Prędzej bym się ciebie spodziewał w temerskim lochu. Znam przyjemniejsze miejsca. Dlatego z Roszem poszukujemy człowieka, który trafi tam zamiast mnie. Słyszałem niejedno o dowódcy niebieskich pasów. Poznać wielkiego mistrza to dla mnie zaszczyt. Wielkim mistrzem zostałem tylko dzięki Geraltowi. Ale tylko dzięki tobie zakon ma szansę przejść niezbędne reformy. Pracujemy nad tym. Wplątałeś się w nielichą kabałę, Geralt. Wierzysz w to, co mówią? Tylko głupiec może brać cię za mordercę królów. Z drugiej strony głupców nigdy nie brakowało. Nigdy się do nich nie zaliczałeś. Co tu robisz? Powiedzmy, że jestem tu na wszelki wypadek. Słyszałem, że to pokojowe obrady. Łatwiej o pokoju rozprawiać, niż go utrzymywać. Jakie jest wasze zadanie?
Radowid to młody król. Ma zadatki na wielkiego władcę. A my dopilnujemy, żeby nim został. Bezinteresownie? Ofiarował nam ziemię. Zakon nie gryzie ręki, która go karmi. Macie wkroczyć, jeżeli rozmowy będą się układały nie po myśli Redanii? Wierzę, że dyplomacja zwycięży. Na takich obradach każdy ciągnie w swoją stronę. Świadomość, że za murami stoi obóz rycerzy zakonnych, uspokoi rozgorączkowane głowy. Czego możemy się spodziewać w Lokmuin? Każda delegacja obwarowała się w swojej dzielnicy, jakby się szykowała na oblężenie. Dmuchaj na zimne, gorącym się nie sparzysz. Bywaj, Siegfried. Geralt Reeve. Idę do obozu Redańczyków. Jak chcesz powęszyć, to znajdziesz mnie w pobliżu siedziby Radowida. Dobrze. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gaduła. Nie spodziewałem się, że ceremonia odrodzenia kapituły uczci aż tylu Temerczyków. Tu nie chodzi tylko o jakąś magiczną uroczystość. Dzisiaj świętujemy nowy porządek północy. Czyżby? Tacy jak ty jeszcze tego nie rozumieją, ale już niedługo wasze życie zmieni się na zawsze. Tacy jak ja? Włóczędzy i szarlatani. Ludzie bez ojczyzny i lojalności, dla których pieniądz jest prawem, a wszystko jest na sprzedaż. Co się stanie z Temerią? Słyszę tęsknotę w twoim głosie? Wspominasz służbę u Foltesta, czy też może chędożenie królewskiej doradczyni? Którekolwiek z powyższych, nie sil się na uprzejmość. Mój kraj nic cię nie obchodzi. Wiem, co mnie obchodzi, baronie Kimbold. Dlatego pytam. Pomnij, że rozmawiam z tobą jedynie przez wzgląd na pamięć Foltesta. Pamięć Foltesta upominała się o mnie głównie w listach gończych. Zaprowadziłaby cię na szafot, gdyby nie zeznania małej Anais. Więc dziewczynka wreszcie przemówiła. Kimkolwiek był ten mnich, dla mnie to właśnie ktoś taki jak ty. Nie ja zabiłem Foltesta. Wiele nas różni. Czyżby? Co takiego was różni? Honor? Zasady? Jestem Wiedźminem. Nie zabijam ludzi za pieniądze. A może to tylko kwestia ceny? Powiedz mi, Geralt, co robiłeś u boku Foltesta tamtego feralnego dnia? Robiłem to, co robić należało. Nie zadawałbyś tych pytań, gdybym był zwykłym żołnierzem. Ale nie jesteś ani żołnierzem, ani nawet Temerczykiem. Jesteś najemnym zbójem, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Masz swoje zasady, ale odpowiednio opłacony ciskasz je w kąt. Nie jestem na sprzedaż. Nie mówię o pieniądzach. Jako odmieniec pragniesz tego, czego zawsze ci skąpią. Towarzystwa, szacunku, miłości. Dla tych rzeczy będziesz wspinał się na mury i mordował niewinnych ludzi. To twoja cena. Zabijanie w obronie bliskich. Koncept, rzekłbym, nie nowy. Nie walczyłeś ani w obronie Marygold, ani króla. Walczyłeś, bo chciałeś być blisko.
Oni wiedzieli, czym jest wyższe powołanie. Sprawa, za którą idą na wojnę. Dla ciebie śmierć jest chlebem powszednim. Mordujesz jak pies, rzucający się do gardła, które wskazał mu jego pan. Wspomniałeś o wyższym powołaniu, baronie. Piękna idea. Tylko, że pamiętam rycerzy szturmujących zamek Lavaletów. Wysoko urodzonych, walczących na szczycie murów. Zabijali dla sławy i dobrej zabawy. Widziałem też walki o Vergen, gdy prości żołnierze szli do bitwy, przyciskając do serc fałszywe relikwie, wiedząc, że za dezercję grozi śmierć. Byli to winni swoim panom. Jeśli jest coś, co kocham w wiedźmińskim fachu, to właśnie to, że nie dobywam miecza na czyjekolwiek zawołanie. Męczy mnie ta dyskusja. Do rzeczy! Rozumiem, że zasiadasz w Radzie Regencyjnej, baronie. Jeszcze tak. Jeszcze? Już niedługo Rada Regencyjna nie będzie potrzebna. Temeria to kraj, w którym rządzi się w koronie, albo nie rządzi wcale. Wielu ludzi chce założyć tę koronę. Niewielu ma jednak do niej prawo. Jako kuzynowi Foltesta tron przynależy się mnie. Lub królewskiej córce, Anais Lavalette. Czarny nastanie dzień, gdy rządzić nami będą bękarty. Szlachta zdecydowała, że podzieli się władzą. Sam powiedziałeś, baronie. W koronie albo wcale. Temeria zostanie podzielona na dzielnice. Haniebny kres monarchii, haniebny kres państwa. Herald z Rivii. Rad jestem, że cię widzę w pełni zdrowia i bez kajdan. Mówisz poważnie, hrabio? To wielka niesprawiedliwość, tak cię zamykać bez wysłuchania twoich racji. A potem to bicie, te tortury, barbarzyństwo, wynikające ze zwykłych uprzedzeń, takie domniemanie winy. Cóż, gdybym to ja był na ich miejscu. Taka jest jednak moja ojczyzna, pełna strachu i przez to bezwzględna, zimna jak głaz, mroczna i surowa w sercach i umysłach. Chyba jest w tym trochę prawdy. Odpowiedź zarazem ostrożna i rozsądna. To cechy chwalebne same w sobie, a wręcz wymagane w twoim fachu. Może i tak. Powiedz mi jednak, Wiedźminie, co cię tu sprowadza? Depczesz po piętach zabójcy Foltesta. Pewnieś bliski odcięcia jego łba w swoim własnym, niepowtarzalnym stylu. Czy oczekujesz mojej pomocy? Mam po prostu kilka pytań, hrabio. Pytaj zatem, pytaj. Zrobiłeś na mnie wrażenie sprytnego, choć nieco mrukliwego rozmówcy. Co cię sprowadza do Lochmuin? Troska o mój kraj, Wiedźminie. A także pośpieszna i jakże zaskakująca prośba konetabla Natalisa. Zaskakująca? To znaczy? Z pewnością żartujesz, Wiedźminie. Prawda jest taka, że mało kto mógłby wystawić lojalną armię mogącą zmierzyć się z moim wojskiem. Może za wyjątkiem barona Kimbolta. Choć byłem zaufanym Foltesta, inni temerscy parowie mają odmienne zdanie. Tak sądzisz? Gardzą mną. Nie podzielam ich zwyczajów i wierzeń. Muszę przyznać, że się nieco wyróżniasz, mości hrabio. To komplement, jak mniemam. Co dokładnie masz na myśli? Nie chciałbym wskazywać palcem, ale może rozejrzysz się dookoła. Nie wyglądasz jak swoi rodacy. Bogom dzięki, że nie. To właśnie z powodu mojego umiłowania ojczyzny dostrzegam jej największe wady. A jest ich niemało. Możesz rozwinąć temat? Zakłamanie, przesądy, nieuctwo. Wymieniać dalej? Gdybyś był tak łaskaw. Weźmy dla przykładu was, Wiedźminów. Bogowie świadkami, że trapi nas prawdziwa plaga potworów. Przedkoniunkcyjnych, pokoniunkcyjnych, magicznych, pochodzących z cuchnących bagien, mrocznych otchłani. Nie ma czegoś takiego jak potwory przedkoniunkcyjne. Niepotrzebnie kąsasz. Chodzi o to, że mamy lekarstwo na tę plagę, choć jest go coraz mniej.
Jednak obawiamy się tego lekarstwa. Ludzie się was wystrzegają, plują na was, każą iść precz, nawet podczas ulewy. Czy według ciebie to rozsądne? Tak to już jest. Rzekł rasowy przedstawiciel wymierającego gatunku. Kogo ja kurwa widzę? Wiedźmin Geralt, poszukiwacz kwadratowych monet. Czego chcesz? Ostatnio Zywik nam przeszkodził. Tym razem go tu nie ma. Stawaj! Czołem wozu! Gotowy na pogawędkę z Radowidem? Nie ma co zwlekać. W takim razie za mną. Idziemy na spotkanie z królem Radowidem. Macie zatwierdzoną audiencję? Nie. Za to mamy dla niego bardzo ważne wieści. Nie mogę was dopuścić do króla. Ręczy za nas wielki mistrz zakonu Płonącej Róży. Ten obóz roi się od żołnierzy. Myślisz, że chcemy popełnić samobójstwo, rzucając się na Radowida? Skoro to takie ważne wieści, idźcie. Ale jedno słowo króla i obaj zawiśniecie. Bez obaw. Jeżeli Radowid pokumał się z Kedwen, Temeria nie da rady takiej koalicji. Może też paktować z Nilfgaardem. Z cesarzem podzieliliby między siebie całą północ. Jeśli by zaczęli od rozbioru Kedwen, nie miałbym nic przeciwko. Zaczęliby od kraju, w którym panuje największy chaos. Dlatego lepiej, żeby do tego nie doszło. Uparty młokos. Nie chciał słuchać. Tak myślałem. Pamiętam, jak pojechał do ogarniętej powstaniem Wyzimy. Nie chciał ani rady. To wy prosiliście o audiencję? Tak. Król was przyjmie. Geralt z Rivii. Wasza wysokość? Jak zwykle zjawiasz się tam, gdzie nikt się ciebie nie spodziewa. I w dodatku w takim towarzystwie. Nie sądziłem, że zrobię z ciebie żołnierza. Vernon Roche jest moim przyjacielem. Fakt, że nosi mundur, nie ma żadnego znaczenia. Widzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy temu, ale od tego czasu świat bardzo się zmienił. Temeria na skraju wojny domowej, Kedwen wzięło siłą Dolinę Pontaru, a na zjeździe państw północy pojawia się delegacja Nilfgaardu. Żeby było ciekawiej, Foltest i Demavent nie żyją, a jeszcze niedawno podpisywaliśmy traktaty. Henselta zasiekli w Vergen. Co
Co tu robi delegacja Nilfgaardu? Henselt ich zaprosił. Zanim zginął. Szilard Fitz-Osterlen nie mógł przegapić takiej okazji. Przyjdzie na obrady i odegra swój ulubiony teatrzyk. Dlaczego przyprowadziłeś tu zakonnych, najjaśniejszy panie? Zakon Płonącej Róży czuwa nad pokojowym przebiegiem obrad. Nie chcemy tu drugiego Tanet. Przybyłem po pomoc, wasza wysokość. Chwila, Wiedźminie. Gdyby nie ty, Henselt zginąłby z rąk skrytobójców. Mam rację? Zabiłem zamachowca. Przypadek, akurat byłem na miejscu. Często ci się zdarzają takie przypadki. Wiesz, jak zginął? Nie było mnie tam. Pierwsze kłamstwo dzisiaj, a czekają mnie jeszcze obrady. Jak mogę ci pomóc, skoro nie jesteś ze mną szczery? To ja go zabiłem. Henselt rozkazał wymordować oddział Rosza. Tym samym wydał na siebie wyrok śmierci. Po bitwie w Vergen szukał Saski. Zaryglowałem się z nim w jednej z chat i zabiłem go. Bardzo szlachetnie, Wiedźminie. Ale szlachetne kłamstwo to nadal kłamstwo. Myślę, że wiem, co tam się stało. I choć jeden z was jest królobójcą, to możecie mi się obaj przydać. Powiedziałeś, że potrzebujesz pomocy, Wiedźminie. Słucham. Za zabójcami, którzy uderzyli w Temerii, Edirn i Kedwen, stoi Sheila de Tankerville. Skąd wiesz? Zabiliśmy jednego z nich w Kedwen. Za pomocą magii Detmolda udało mi się wejrzeć w jego przeszłość. Widziałem, jak rozmawiał z innymi. Mówili o Shili. Magia jednego czarodzieja wskazuje na winę drugiego. W dodatku nie byle jaka magia, ale nekromancja, której sami zakazali. To wszystko ma sens. Shilard Fitz-Osterlen ostrzegał mnie przed spiskiem. Ponoć Triss Merigold wyznała mu, że czarodziejki założyły tajną lożę. Triss współpracuje z Shilardem? W pewnym sensie tak. Shilard uważa, że czarodziejki z Nilfgaardu również należały do spisku i uwięził ją. Całe szczęście, że amfiteatr objęty jest zaklęciem, które tłumi magię. Inaczej strach byłoby wejść pomiędzy tych wszystkich czarodziejów. Cóż, obrady wzywają. Wszyscy chcą być świadkiem smutnego końca Temerii. Wasza wysokość, co znaczą te słowa? Szlachta burzy się w Wyzimie. Nie mają władcy i chcą podzielić królestwo na dzielnice. Podzielić Temerię? Hańba! Cóż, nie musi tak być. Anais, córka Luizy i Foltesta, wciąż żyje. Po śmierci Foltesta Lavalettowie zyskali na znaczeniu. Wuj Luizy, baron Orval, stał się jednym z ważniejszych ludzi w Temerii. Chciał posadzić Anais na tronie, ale w Wyzimie wciąż wrzało. Mimo to wysłali ją do Loch Muin, by na oczach całej północy ogłosić królową. W trakcie podróży dziewczynkę porwano. Arian Lavalette poprosiłbym użył swych wpływów i odnalazł jego siostrę, co też uczyniłem. Według doniesień moich ludzi, Anais znajduje się tu, w Loch Muin, w rękach Detmolda. Nie mogę zbrojnie zaatakować Kedweńczyków. To oznaczałoby wojnę, a my zjechaliśmy się, by zachować pokój. Ale samotny Wiedźmin i były żołnierz to co innego.
Przyprowadź mi Anais, Geralt. Utrzymam zjednoczoną Temerię i ukażę tych, którzy mają na rękach krew jej króla. Co z Shilą? Spokojnie, Wiedźminie. Mam sposoby na radzenie sobie z krnąbrnymi czarodziejkami. Poradziłem sobie z Filippą Eilhart, poradzę sobie z Shilą de Tancarville. Dziewczynka jest najważniejsza, Wiedźminie. Roztoczyłbym nad nią opiekę. Dziewczynka wróciłaby ze mną do Redanii, do Tretogoru, a dorastałaby pod okiem swojej przyrodniej siostry, mojej żony Addy. W odpowiednim wieku mogłaby zasiąść na tronie i zagwarantować Temerii suwerenność. A teraz wybaczcie, muszę iść na obrady. Czas ucieka. Przyprowadźcie mi to dziecko. Wy dwaj, ludzie bez ojczyzny, bez rozkazodawców. Renegaci, których nikt nie uwzględnił w swoich planach. Gdy to zrobicie, obiecuję, że Shilla de Tancarville odpowie za swoje czyny. Ukaże ją ogniem i stalą. Roż? Roż! To osoba kałbym usilnie, gdybym nie musiał szukać Anais Lavalette. Masz mi wiele do wyjaśnienia, Brigido. O nie! Nie wrobisz mnie w to. Zaufałam ci, a ty mnie posłałeś między żmije! Kolejna wes? Nie czas na żarty, Geralt. Uspokój się, Brigido. Miałaś strzec dzieci Foltesta. Nie sądziłem, że to niebezpieczne zadanie. Pomyliłem się, ale potrzebuję jeszcze twojej pomocy. Anais porwana, Bussi prawdopodobnie martwy. Muszę poznać szczegóły. Muszę wiedzieć, jak do tego doszło. Doskonale wiedziałeś, w co mnie pchasz. Znasz dobrze całą tę zgraję hrabiego, barona. Nie tak dobrze jak ty. Kim byli ci ludzie? Nie ma tak łatwo, Roż. Od 3 dni ukrywam się w tym mieście jak szczur. Polują na mnie. Nie pozwolę, byś mnie tu zostawił. Co proponujesz? Wyprowadźcie mnie z miasta nad rzekę. Co ci to da? Spodziewałam się, że będę zdana na siebie. Zapewniłam sobie drogę ucieczki. Odprowadźcie mnie, a opowiem wam wszystko. Szmat drogi. Macie zdrajcę w obozie, Roż. Być może kilku. Los Benkartów Foltesta to nie przypadek. To wynik perfidnej, przemyślanej gry. Szlak by to. Geralt, ja muszę się zająć Anais. Wybadać, jak się do niej dostać. Ale Brigida może wiedzieć, co naprawdę stało się z Bussim. Na razie znamy tylko niepotwierdzone plotki. Odprowadź ją. Dobrze, pomogę ci. A ja spróbuję znaleźć wejście do obozu Kedwen. Zapominasz, że ja tu przyjechałem po Triss. Cokolwiek postanowisz później, to twój wybór. Ale zdrajca w obozie temerskim zagraża nam wszystkim. Odprowadź ją, dowiedz się ile możesz. Podziękowałabym ci, Roż, gdybyś nie był gnojem. Liczę na ciebie, Geralt. Brigida ma dotrzeć bezpiecznie do celu. Powodzenia, Roż. Kłaniam się. Którędy pójdziemy? Opuścimy Lok Muin przez obóz zakonników. Nikt nas nie ruszy. Potem zejdziemy z gór szlakiem i dotrzemy do rzeki. Tam może być różnie. Czego możemy się spodziewać? A to naprawdę ma znaczenie? Ma. Padło słowo żmije. Jakiś hrabia z baronem. Himbold i Maravel to potężni ludzie. Ważni w obozie temerskim, a przy tym pozbawieni skrupułów. Vernon wspominał mi o nich. Dzięki nim odbyliśmy ciekawą pogawędkę. Znasz ich dobrze? O nie, chcesz mnie wykorzystać, a potem zostawić. W jego blasku żyjemy.
i w nim umieramy. W jego żarze walczymy. Mutant. I w nim zwyciężamy. Jak dotąd spokojnie. Rush się pomylił. Było coś między wami, czy tylko mi się wydaje? Poprosił mnie o przysługę. Miałam zostać przy dzieciach Foltesta, pilnować ich, podróżować, jeśli będzie trzeba. Nazwał to niańczeniem, skurwysyn jeden. No i tak wylądowałam w karawanie przewożącej dzieci na obrady do Lochmuin. Ta, to się ewidentnie nie udało. Powiesz mi więcej? Później. Przejdźmy przez las. Za nim to już krótka droga nad rzekę. Powinno być spokojnie. Chodźmy. Już niedaleko. Redlen czeka na końcu tej ścieżki, nad rzeką. Redlen? Kolejny współpracownik Rosza? Przemytnik. Gdyby to był człowiek Rosza, szukałabym teraz innej drogi. Idź za mną. Zarż ludzi! Ci mówiłam. To był przemytnik, o którym mi mówiłaś. Ktoś idzie. Nigdzie nie popłynie, sługo. Zabij się! Sama nie dałabym rady. Wyciągnęłaś mnie daleko poza miasto. Jesteś mi winna wyjaśnienia. Mów, kim byli ci ludzie. Przed kim się ukrywałaś? Ja nie wiem. 3 dni jak szczur, powiedziałaś. I nie wiesz przed kim? Wiem. To znaczy, mam swoje podejrzenia. Więc mów. Opowiedz mi o żmijach. To oni rozpętali to wszystko. Współpracują ze sobą? Raczej się nie cierpią. Albo chcą, żeby tak wszyscy uważali. Znasz zamiary hrabiego Maravella? Nie. Wiem za to, że nikt nie różni się od Kimbolta bardziej niż Maravell. To znaczy? Powiedziałabym, że Maravell to owca, ale jego serce jest czarne. To błazen, na wskroś złośliwy. Choć nie potrafię wskazać jego pana. Być może nie ma żadnego. Czego chce baron Kimbolt? Silnej Temerii, silnej północy. Ma obsesję na tym punkcie. Uważa, że otaczają nas buntownicy i zdrajcy. Lavalettowie, Maravellowie. Nie jest chyba osamotniony w tym przekonaniu. Ale jest osamotniony w przekonaniu, że to on jest receptą na tę bolączkę. Baron widzi siebie na temerskim tronie. Twierdził, że osiągnie swój cel, biorąc ślub z Anais. Trochę młoda dla niego. Obrzydliwy stary satyr. Gdyby doszedł do władzy, byłby tyranem. Dosyć dobrze poznałaś hrabiego i barona. Jeszcze współpracę z Roszem. Bogate to twoje życie towarzyskie. Nie urodziłam się, by być zwykłą dwórką. Dłużyło mi się strasznie, więc znalazłam na to sposób.
Zabijając Nudę w ten sposób, musisz uważać, żeby nie zabito ciebie. Więcej nie wpakuję się w taką sytuację. Tego nie możesz być pewna. Współpracujesz tylko z Vernonem? Nigdy nie zdradziłam Temerii, jeżeli o to ci chodzi. Co się stało z karawaną? Co z dziećmi? Wpadliśmy w zasadzkę. Karawanę rozbito w pył. Potrzebuję szczegółów. Jechaliśmy wytyczoną trasą z małą obstawą, żeby nie zwracać uwagi. Na wszelki wypadek dzieci wieziono w oddzielnych powozach. W którym byłaś ty? Jechałam z Anais. W pewnym momencie pojawił się posłaniec z rozkazem zmiany trasy. Karawana skręciła na północ. Dla bezpieczeństwa mieliśmy nadłożyć drogi. Wkrótce potem nastąpił atak. Dalej. Siepacze zabijali wszystkich. Jeden wyszarpnął mnie z wozu, ale został trafiony strzałą. Wykorzystałam zamieszanie i ukryłam się w zaroślach. Widziałaś, co się stało z dziećmi? Woźnica Busiego został zastrzelony, a konie poniosły wóz w głąb lasu. Gdy skończyła się walka, odnaleźli Anais w powozie. Odwróciłam oczy, by nie patrzeć, ale... oni ją zabrali. Wiesz, co się stało z rozkazem do dowódcy? Mam go przy sobie. Po zabraniu Anais, kurwysynom się śpieszyło. Nawet nie pomyśleli o przeszukiwaniu zabitych. Weź go. Dzięki. Poradzisz sobie z łodzią? Muszę. Do miasta nie wrócę. Jeszcze raz dziękuję, Wiedźminie. Nie odpuszczaj. Zrobisz nam wszystkim przysługę. Rozumiem, że zaszło nieporozumienie. Wynoś się, zanim wezwę strażę. Jaką wiadomość mam zanieść? Żadną. Baron dał słowo. Mówię po raz ostatni. Precz! Zajmij się tym. Co to za zbir, z którym minąłem się w drzwiach? Nie twoja sprawa. Tacy ludzie lubią robić głupie rzeczy. Nie pytałem cię o zdanie w tej materii. Eskorta Anais i Busiego wpadła w zasadzkę. Dlaczego? Sam chciałbym wiedzieć. Widziałem twój list do Horsta Lubowicza. List, w którym rozkazałeś zmienić trasę. Bzdura! Nic podobnego nie wysyłałem. Kłamiesz, baronie Kimbolt. Bacz na słowa, przybłędo! Skinę palcem i moi ludzie naszpikują cię strzałami, nim zdążysz zrobić użytek ze swoich wiedźmińskich sztuczek. W
takim razie na co czekasz? Na szczegóły tego oszczerstwa. Na tym liście znajduje się twoja pieczęć i podpis, baronie. Kto go ma? To w tej chwili nieistotne. Cóż, skoro tak stawiasz sprawę. Jedyne, co mogłem powiedzieć, już powiedziałem. Nie napisałem nigdy listu o takiej treści. Słowa nic nie kosztują, baronie. Trudno mi więc dać im wiarę. To, w co wierzysz, mało mnie obchodzi. Jeśli ten list rzeczywiście istnieje, to mamy do czynienia z fałszerstwem. Ktokolwiek za tym stoi, porywa się na temerskiego szlachcica i spotka go za to zasłużona kara. Mój skryba zbada pismo i potwierdzi, co mówię. Mój skryba, moje słowa. Trudno tu o obiektywizm. Może od razu zaniosę list do Natalisa. I podejrzenia szybko zostaną oddalone. Dobrze ci radzę, Wiedźminie, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Porozmawiaj z moim skrybą. Są sposoby, aby zbadać autentyczność takiej korespondencji. Dowiedz się, kto za tym stoi. Dobrze ci zapłacę. Chcę znać prawdę. Prawda zawsze smakuje lepiej, gdy się za nią słono zapłaci. Może i Roż ci ufa, ale dla mnie wciąż jesteś podejrzany. Czego chcesz? Wśród Temerczyków jest zdrajca. Uważaj, Wiedźminie. Jeśli zamierzasz rzucać takie oskarżenia, lepiej, żebyś miał dowody. Chodzi o Busiego i Anais. Mów. To baron Kimbold porwał Anais. Masz na to jakieś dowody? Brygida Papebrock przekazała mi list. Dama Papebrock żyje? Żyje, ale teraz jest już daleko stąd. Jest oficjalny podpis i pieczęć barona Kimbolta. Wszystko przygotował. Dziękuję ci, Wiedźminie. Teraz rozumiesz, hrabio, jak przedstawia się sytuacja i dlaczego proszę o wsparcie twych żołnierzy i pomoc w aresztowaniu barona. Baron Kimbold dzieciobójcą. Bogowie, miejcie nas w opiece. Mogę na pana liczyć, hrabio? Na myśl o wystąpieniu przeciwko wysoko urodzonemu rodakowi zdejmuje mnie trwoga, lecz zbrodnia tak okropna nie może pozostać bez kary. Jestem do twojej dyspozycji, Janie Natalis. Przedstawiciele Rady Regencyjnej przybyli razem z tobą? Tylko baron Kimbold i hrabia Maravel. Pozostałych pięciu jest wciąż w Wyzimie. I wszyscy, poza baronem Orvalem, zastanawiają się, jak podważyć prawa Anais do tronu. A Kimbold i Maravel, jakie zajęli stanowisko? Jak zwykle odmienne od siebie. Według barona pochodzenie Anais uniemożliwia jej zasiadanie na tronie Temerii. Ale powszechnie wiadomo, że po prostu wolałby widzieć tam siebie. Natomiast Maravel jeszcze w Wyzimie oświadczył przy reszcie rady, że dzieci Foltesta mają jego pełne poparcie. Jedno jest pewne. Słowa nic nie kosztują. Jeśli Anais się odnajdzie, obaj mogą zmienić zdanie. Widzę, że brakuje przedstawicieli kilku państw. Najważniejsi są. Magowie myśleli o zwołaniu wszystkich, ale szkoda czasu. A Edirn?
też jest wielkim państwem. Rozdartym konfliktami i rebelią. Nie wiadomo, kto tam rządzi. Dlatego nikt nie traktuje ich poważnie. To pewnie punkt widzenia Kedwen. Założę się, że Edirnczycy mają inne zdanie. Czarodzieje będą chcieli uzyskać jak najwięcej. Królowie nie lubią, gdy ktoś im dyktuje warunki. Wyjdzie z tego niezła awantura. Nie będzie żadnej awantury. Magowie są zdani na łaskę Królestw Północy. Amfiteatr zabezpieczono tarczą antymagiczną, podobną do tej Stanet. Czasy bezkarności czarodziejów minęły. Pora wskazać im ich miejsce. Jesteś bardzo nieuważny albo bardzo niegrzeczny. Myślałem, że spotkam kolegów z dawnych lat, pogadam, powspominam, ale wszyscy odwracają głowy i traktują mnie jak powietrze. Czarodzieje nie słyną z uprzejmości. Mnie to mówisz? Wyrzucili mnie z Banart pod byle pretekstem. Widać, za często wygrywałem z rektorem. Wszyscy o mnie zapomnieli i mam tego dość. Pozbywam się ksiąg i amuletów. Nie chcę mieć już nic wspólnego z czarodziejami. Rzucę okiem, jeśli pozwolisz. A rzucaj nawet parą oczu. Jest coś w twoich zbiorach o dzikim gonie? Lepiej się tym nie interesuj, bo to jeszcze nikomu na dobre nie wyszło. Zaryzykuję. Muszę wiedzieć, dlaczego orszak upiorów porywa młodych ludzi. Co się z nimi potem dzieje? Wiedza na ten temat nigdy nie została spisana, ale można ją posiąść. Więc chcę ją posiąść. W podziemiach Lok Muin znajduje się miecz, który niegdyś należał do elfa ze świata równoległego. Nikt go nie szukał? Niektórzy magowie nadal go szukają. Miecz jest dobrze ukryty. Powiadają, że ten, kto go posiądzie, zrozumie dziki gon. Ale czy to prawda? Wpadnij jeszcze kiedyś na partyjkę. Zbieram informacje na temat dzikiego gonu. Pomożesz mi? Dziki gon, pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jego istnienie nie zostało dotychczas potwierdzone, jednakowoż nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jednakowoż? No, tak. Tyle przynajmniej zapamiętałam z wykładów. Powodzenia, Wiedźminie. Po głowami. Kogóż to ja widzę? Wiedźmin. Witaj. Nasze drogi często się krzyżują. Zbyt często. Czego tu szukasz? Triss Merigold. Czarodziejka w Nilfgaardzkim obozie? Fistech wypalił ci rozum. Opuść to, synku. Masz tupet, Geralt. Idziemy. Jeden fałszywy ruch i wasz ambasador już nigdy nie ujrzy słońca Nilfgaardu. Moi ludzie nie wypuszczą cię stąd żywego. Chyba, że ich o to poprosisz, pośle. A wierzę, że poprosisz. Renuald Ebb Madsen otrzymał rozkazy od samego cesarza. Prędzej umrze, niż wydać im Merigold. Trudno, niech umiera. To nie on zginie, ale ty. Chyba, że mnie wypuścisz. Jeszcze nie jest za późno. Przynudzę. Z drogi wszyscy, albo starzec zginie! Ani kroku! Nie żartuję. Wiem doskonale. Nie wahaj się. Zabij go, bo my się stąd nie ruszymy.
Renuald! Ten, kto przyniesie mi głowę Wiedźmina, dostanie Order Zasługi! Ale ambasador Fitz-Esterlen! Wasza ekscelencjo, rozkazy ze stolicy. No to teraz was wszystkich pozabiję. Na co czekacie? Brać go!